Orędzie 422 Rubioviczenca 13 kwietnia 1990 roku Wielki Piątek Syn i Matka Przeżyjcie dziś przy mnie waszej bolejącej matce ciężkie godziny męki i śmierci mojego syna Jezusa Wejdźcie w głębiny jego boskiego serca by uczestniczyć w ogromie całego jego bólu Przeżywajcie cierpienia Jezusa stojącego przed Trybunałem religijnym, wzgardzonego, udręczonego i wreszcie skazanego za świadczenie o prawdzie i ogłoszenie siebie Synem Bożym. Uczestniczcie w jego cierpieniu przeżywanym w czasie procesu przed Trybunałem cywilnym, chociaż uznano go za niewinnego wszystkich wysuwanych przeciw niemu oskarżeń, zostaje poddany straszliwej karze biczowania, ukoronowany cierniem, a na końcu skazany na śmierć krzyżową. Wchodzi na kalwarię jak łagodny baranek prowadzony na rzeź, bez jednego słowa żalu, bez skargi, przytłoczony ciężarem krzyża, który daje mu ojciec niebieski. W takim stanie spotykam dziś mojego syna, jego twarz nie przypomina już wyglądem ludzkiego oblicza, tak jest zniekształcona krwią i razami. Z powodu biczowania całe jego ciało stało się jedną żywą raną, z której płyną stróżki krwi. Opuściły go już siły i chwieje się, trawi go gorączka, ulatuje z niego życie, upada pod ciężarem krzyża leży na ziemi przygnieciony jak robak, nie potrafi wstać. W tym momencie ojciec niebieski udziela mu pociechy przez jego matkę. Od tej chwili razem przeżywamy tajemnicę jego odkupieńczej męki. Syn i matka razem przemierzamy ostatni odcinek tej straszliwej drogi. On z ogromnym ciężarem przygniatającego go cierpienia, ja zaś z mieczem boleści przenikającym moje niepokalane serce, raniącym je i sprawiającym, że krwawi. Syn i matka razem wchodzimy na kalwarię, niosąc krzyż jednego i tego samego bólu. Krople krwi spływające z jego głowy łączą się z obfitymi łzami, Płynącymi z moich matczynych oczu. Korona cierniowa otaczająca jego głowę tworzy ostry miecz, który przeszywa moje serce. Jego pokryte ranami ciało jest zwierciadłem mojej duszy przeszytej i rozdartej. Syn i matka, razem docieramy na szczyt Golgoty, razem jesteśmy przymocowywani do krzyża. Razem przeszywają nas gwoździe. Razem przeżywamy bolesne godziny agonii. Razem słyszymy złośliwe okrzyki tych, którzy znieważają i bluźnią. Razem przebaczamy oprawcom. Razem modlimy się i kochamy. Razem odczuwamy opuszczenie przez Ojca. Razem powierzamy się i oddajemy jemu wreszcie Razem umieramy. Jezus umiera w swoim ciele, a ja, jego matka, umieram w moim sercu. Cudem pozostaję jeszcze przy życiu, bo jako mama muszę pomóc synowi umrzeć. Teraz rozumiecie głębokie znaczenie jego ostatniego daru. Oto matka twoja. Jestem jego matką i matką was wszystkich syn i matka, dzieci i matka. Tu pod krzyżem żyję jeszcze cudem, bo jako mama muszę Wam wszystkim pomóc się narodzić i żyć w Nim i przez Niego. Wszyscy ludzie odkupieni przez Jezusa są od tego momentu moimi dziećmi. Jestem matką ludzi wszystkich czasów, aż do skończenia świata. Gdy Jezus powróci w chwale, wtedy moje duchowe macierzyństwo ostatecznie się wypełni.